zgłasza Redeko. www.redeko.pl. Od kilkunastu lat Gaworski pojedynkuje się także o swoje życie, choruje na stwardnienie rozsiane i nowotwór. NFZ nie refunduje mu leczenia. Dzięki wsparciu wielu firm i osób prywatnych Jacek jest leczony i walczy też na planszy. Teraz może czuć wielką satysfakcję. Po dwóch ciężkich latach kwalifikacji przyszedł ten upragniona informacja, że udało się mi się zakwalifikować na Igrzyska Paralimpijskie w Rio de Janeiro. No, cieszę się niezmiernie, bo jest to, no tak, dla mnie osoby po przejściach cały czas walczącej o swoje życie, no niesamowity wyczyn. Jacek Gaworski od początku walki z chorobą i także podczas paraolimpijskich kwalifikacji miał wsparcie najbliższych, między innymi żony. To były dwa lata bardzo ciężkiej pracy, dużego wysiłku naprawdę ze strony Jacka, mojego, ale też wielu ludzi, którzy nam pomagali, no i lekarzy, którzy włożyli swój trud w to, żeby Jacka utrzymać, żeby dożył do tej kwalifikacji i teraz muszą go utrzymać do startu. Gaworski nie zamierza lecieć do Rio na wakacje czy wycieczkę, chce być jak najlepiej przygotowany do turnieju i zrobić tam niespodziankę. Teraz czeka go ciężka praca i przygotowania do tej paraolimpiady. Pierwszy etap tak, gdyby już jest za mną. Mam kwalifikacje, jestem gotów do igrzysk, ale zostało no, niecałe 3 miesiące, dokładnie 78 dni do igrzysk paraolimpijskich i no, czeka mnie ciężka praca, prawda? Muszę się przygotować jakoś, muszę też dostosować moją chemioterapię w klinice w Berlinie. Także no to jest duże, duże wyzwanie teraz logistyczne dla mnie i myślę, że muszę to jakoś zaplanować, bo bez porządnego zaplanowania to się nie uda. Jak będzie wyglądać okres przygotowawczy? Mamy przewidziane bodajże dwa zgrupowania, jedno w Cetniewie, drugie w Warszawie. Poza tym cały czas będę tutaj we Wrocławiu męczył chłopaków z mojego klubu, żeby cały czas ze mną walczyli. I oczywiście mojego trenera, który no, ma pierwszego paraolimpijczyka w ogóle w swojej historii trenerskiej, także no, też jest to dla niego jakiś taki no, pozytywny znak, że coś mnie jeszcze nauczył po tylu latach, prawda? Gaworski nie ukrywa, że cel na występ w Brazylii jest tylko jeden. Jedziemy po to, żeby wygrywać i po to, żeby zdobyć to złoto i w podziękowaniu dla ludzi, którzy mi wszyscy pomagają w tym, bo to nie jest tylko mój sukces, to jest sukces wielu, wielu osób, którzy wspomagają moją walkę z chorobami i też tą sportową, prawda? Bez nich to by się nie udało. Wiele wskazuje na to, że Jacek Gaworski do Rio poleci bez opiekuna. Środki finansowe małżeństwa, które w większości idą na leczenie szermierza, nie pozwalają na zakup biletu na przykład dla małżonki. Bardzo bym chciała być z Jackiem w Rio, bardzo chciałabym go wspierać i dopingować, tym bardziej, że Jacek wymaga 24-godzinnej opieki. Niestety nie stać nas na to i nawet o tym nie marzę. Będę go wspierała mentalnie w domu i będę wierzyła w to, że będzie tam pod dobrą opieką organizatorów. Para igrzyska odbędą się we wrześniu. Jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć finansowo rodzinę, wszystkie szczegóły są na stronie internetowej www.jacekgaworski.pl. Nowe Centrum Zgłosza Redeko. www.redeko.pl